Hej, hej, witam was kochani w kolejnym naszym cotygodniowym odcineczku z Szakę Sądów. Top 67, zbliżamy się do top 50. No szkoda, że ten druid jest gównem. No szkoda. Szkoda, że ten druid jest gównem. Tak jak mówię, nie chce mi się już nawet tych Lucky Coinsów kręcić. Zużyję Lucky Coinsy, będzie koniec. Lucky Coinsów, bo po prostu mi się nie chce. Po prostu mi się nie chce. To można sprzedać. Nie chcę też 350 milionów razy o tym samym mówić, więc widziałem, bo Bociek wklejał jakąś do nas na Discorda, jakąś ankietę z tego Discorda, szakesowo coś tam. O, już się nagraliśmy. Wklejał jakąś ankietę, że tam, nie wiem... Playa stwierdziła, że zapyta, jaka jest opinia na temat zmian druida po raz siódmy. Ja to odbieram tylko i wyłącznie jako to, że oni doskonale wiedzą, że to jest dalej gówno. I po prostu zwalili wszystko totalnie już. Totalnie. Dobra, zobaczmy, czy jakieś opiki będą. Ale stwierdzili, że zamiast naprawiać, bo znowu będą 3 miesiące naprawiać, o ile będą w ogóle, to dadzą ankietę i to im da takie wytłumaczenie, nie? Że coś robią, nie? Jest ankieta, więc oni teraz przez miesiąc mogą nic nie robić, bo ankieta. No i tam w tym ankiecie, nie wiem, stoi ileś głosów na to, że druid to jest shit. No i tam było z 5 czy 6 głosów, że druid jest teraz amazing. W zasadzie to było, jak oceniasz zmiany, nie? Czy druid jest ok, tylko jak oceniasz zmiany. I zdecydowana duża liczba osób mówiła, że shitowe zmiany. O, broń. Pięciostatowa. Że shitowe zmiany też bez dziury, czyli taka sama jak wczoraj, czyli możemy ją elegancko potraktować tak samo jak wczorajszą, czyli wziąć 10 baniek. No i było tam kilka osób, które uczciwie, uczciwie zaznaczyło, że ocenia zmiany jako amazing. No i tylko ja w tytule komentarza, to tylko do tych osób kilku, które oceniły zmiany druida na amazing, chciałbym życzyć szybkiego powrotu do zdrowia psychicznego przede wszystkim. Przede wszystkim psychicznego. I w zasadzie tyle, nie? W zasadzie tyle w tym temacie. Nie chcę tego powtarzać 30 razy. Gadać o tym samym, bo to jest i nudne dla was już, i nudne dla mnie. A ta firma nie reaguje na mądre wypowiedzi, bo gdyby reagowała na mądre wypowiedzi, to już dawno by ten tajny magazyn miał pojemność jednej kopalni, tak? Już dawno. Ale oni nie reagują, oni wolą sobie swoje gówno wprowadzać do gry i nikomu niepotrzebne zmiany druida. Zamiast pracować nad jakimś rozwojem zawartości tej gry, nad jakimś patchem, który coś zmienia, typu właśnie podziemia, arena, czy pety, czy coś, to jedyne, co mają w głowie, to nowe lochy i nowe obrazki do legendarnego dungeona. No i wprowadzanie zmian w klasie, która tego kompletnie nie wymagała. Zrobienie z niej po prostu useless badziewia. I powtarzam po raz kolejny. Dla mnie Playa Games to są złodzieje, ponieważ okradli mnie z mojego czasu od 23 lutego 2021. Okradli mnie z mojego czasu bardzo, bardzo dużo, którego poświęciłem. I dlatego są złodziejami, bo tak jak już mówiłem, takim druidem ja bym nie chciał grać, ja bym nie chciał wybierać takiego druida. Więc skoro oni zmieniają w trakcie gry zasady, to są złodziejami, bo kradli mnie z mojego czasu. Dobra, czyli mamy wszystko zrobione w zasadzie, kołem zakręciliśmy. Możemy sobie start trochę wbić. Kołem zakręciliśmy. Epika dostaliśmy, którego sprzedaliśmy od razu. Dwie bronie pogoniłem i w zasadzie spoko, bo Maguś teraz jest bezbronny, a on sobie zaraz jakąś broń zwyklasową znajdzie. Nie chcę tych broni za 10 baniek trzymać, za tydzień jest event Wiedźmy, więc też się trochę przeczyszczę w końcu z tych itemów. Po raz kolejny mam nadzieję, no ale jesteśmy na kryzysie, już dzisiaj ze 3 itemy wyrzuciłem, więc nie chcę kolejnych trzymać, bo jutro już nie będzie eventu epików i pewnie jakaś mi jedna czy dwie bronie wypadną, więc mamy i na stojaku miejsce, i na Magusiu miejsce na nową dzidę bojową. Dobra, co robimy? Coś byśmy sobie klikli z jeden loszek jakiś, skoro ten 1260, może spróbujemy levela wybić, co? Tylko byśmy wtedy musieli
300 milionów dostać. Co my jesteśmy w stanie zbić? Jesteśmy w stanie zbić siedzibę tych nieudaczników? Czy my to jesteśmy w stanie zrobić? O, to jest pytanie, tutaj te nowe lochy. W sumie nie patrzyłem na SF Toolsa, co my jesteśmy w stanie zrobić. W sumie byliśmy w stanie wszystko prawie zrobić. No Hades już był trudny, tego co pamiętam. Szczeniątko chyba było w miarę proste, ale to chyba będzie najprostsze tego wszystkiego. Czym ty jesteś? Wojownikiem. No dobra, to idziemy kotem, licząc na uniki. No dobra. On zdecydowanie jest prostą opcją. No i mamy levelek, o to chodziło. I pierścionek za 10 milionów, 6% punktów życia. Szkoda, że bez dziury, bo byłby nawet fajny do założenia z 6% bonusikiem, nie? Z 6% bonusikiem, to byśmy sobie spokojnie założyli. I byłby fajny. A tak kończy się tym, że musimy... No, że musimy go trzymać do sprzedania, więc musimy coś za 2 miliony wyrzucić, bo jeszcze jeden gemik nam się będzie kopał, czyli wyrzucamy tą czapkę, ten pierścionek trzymamy do wiedźmy, bo to będzie 20 milionów. Ale ważne, że wybiliśmy sobie levelek, kolejny loszek do przodu, już tych loszków to będzie coraz mniej, aczkolwiek no, po tym jak dodali teraz te trzy nowe loszki, raz, dwa, trzy, to będzie tutaj dużo jeszcze klikania. Zanim pozamykamy to światło i pozamykamy ten mrok. A już o tornadzie nie wspomnę, bo teraz wiecie, no, po zmianach druid nie umie nawet jakiś weekend wiedźmy zrobić więcej niż 3 tornada, czy 2 free to play. Nawet jak ma pełne poty, to jest po prostu shitem takim, że nie da się nawet darmowych tornad już zrobić. Choć mamy już, nie wiem, 20 parę procent na ostatnie tornado, że pokonamy, to 500 tornad wcześniej nie jesteśmy w stanie zrobić w free to play, bo kot nie robi uników, bo misiek nic nie robi. A orzeł jak nie trafi z lotu ptaka, to jest gorszy niż dawny druid w masce tego upośledzonego druida, więc... No więc tak to. Dzisiaj do gildii doszedł spamer, to jest bardzo fajne i bardzo śmieszne. Won spamerowi, dokładnie, tak napisałem. To są dla mnie śmieszne żarty, to jest dla mnie śmiech na sali. To tylko pokazuje, że człowiek nie ma godności żadnej osobistej. No żadnej godności nie ma. Żeby obrażać, wyzywać, spamić, kraść ludzi. I później dołączać do tej gildii. No nie macie żadnej, no to nie ma człowiek godności, więc napisałem po prostu won spamerowi, wyrzuciłem go, bo... No bo trzeba mieć jakąś godność też, skoro on nie ma godności i dochodzi, to ja muszę okazać godność i wykopać. Wiecie jak to jest? To jest tak, jak macie siatkę owoców, nie? Macie siatkę owoców, załóżmy, że ta gildia to jest moja siatka owoców, nie? I macie tam 50 jabłek. No jedno z tych jabłek jest spleśniałe, zgnite, a wszystkie inne ładnie sobie kwitną, są smaczne, wyglądają soczyście. To nie możecie trzymać tego zgnitego, spleśniałego, ohydnego, popsranego jabłka razem z pięknymi, rozkwitającymi, dojrzewającymi jabłuszkami niepobijanymi, no bo ta pleśń przejdzie na inne jabłuszka i inne piękne jabłuszka staną się zgnite, spleśniałe i obsrane. Więc no, nie możecie zatrutego owocu trzymać w jednej siatce z pięknymi jabłuszkami, więc no nie jego miejsce tu było, tak? Nie jego miejsce tu było. Szkodników się nie trzyma na drzewie, jeżeli chce się, żeby drzewo dało smaczne owoce. No szkodnik, cóż mógł szkodnik tu przyjść? No na pewno nie przyszedł z pozytywnym nastawieniem, tylko przyszedł szkodzić, więc nie ma co tutaj uprzedzać. Więc nie ma co tutaj dawać szansy nawet na to, żeby to zrobił. Od razu kick, bo trzeba się zasad trzymać, tak? Trzeba się zasad trzymać, jak dobrze wiecie, ja się zasad... Nie wszystkie moje zasady się wszystkim podobają, ale to jest to, co ja wam mówię, tak? To są moje zasady, ja mam prawo do moich zasad. Ktoś się może z nimi nie zgadzać, też ma do tego prawo. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby to były własne zasady, a nie zasady i przekonania cudze łykane jak pelikan bez mózgu, nie? To jest najważniejsze. Więc ja mam świadomość tego, że może moje zasady wszystkim się nie podobają, ale są moje, mam do nich prawo, tak? Więc no szkodnikowi,
No zgniłemu jabłku, no spleśniałemu jabłku, niech jabłoń kwitnie tym, co ma i niech dalej się rozwija. Dokładnie tak. No Nazmuś tu dołączył i zaczyna tutaj też coś, widzę, Świrengejen, co mi się bardzo nie podoba. No, cieszyłem się z wysokiego levela, który dołączył do gildii, ale no, no nie bardzo tak mi się to podoba, nie? Nie bardzo, nie bardzo. No chyba, że to jest ten dzień, kiedy czekał cały dzień na monta i wbije tam o 18, powiedzmy. Powiedzmy, to może być ten dzień, w którym który ja miewam raz na dwa tygodnie, czyli robię awkę jednego dnia wcześniej, a drugiego dnia jak najpóźniej. Dzięki temu mam dużo dłużej monta, więc jest możliwe, że on wczoraj wcześniej zrobił awkę, bo mu się mont kończył, a dzisiaj wstrzymuje jeszcze zakup nowego monta. I dlatego ma ten jeden dzień, bo na przykład, nie wiem, wczoraj był o 10 i zrobił awkę, a dzisiaj zrobi ją, nie wiem, o 19, więc będzie miał jeden dzień i nic się nie dzieje, tak? Więc nie należy też w takich sytuacjach zbytnio panikować, bo może być różnie, tak? Może być różnie. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. No ja sam tak robię, nie? To znaczy nie mam jeden dzień, ale też tak robię, że bez monta siedzę cały dzień, bo no i dzisiaj to robiłem, tak? Dzisiaj to robiłem, dlatego późno nagrywam odcinek, bo widzicie, też kupiłem monta i robiłem awkę później niż zwykle, bo wczoraj robiłem wcześniej niż zwykle. No i całą dobę sobie oszczędziłem bez monta. Tyle, kochani. Pozdrawiam was serdecznie i czego wam życzę? No przede wszystkim, tak jak mówię, tym kilku osobom, które kliknęło amazing przy zmianach druida, życzę szybkiego powrotu do zdrowia psychicznego przede wszystkim. I tylko tyle. Siema i pa pa!